kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na program z serii Co warto kupić w Lumpeksie, ale będzie to też jednocześnie taki wiosenny przegląd mojej kolekcji kurtek i marynarek, żakietów na wiosnę. Przekornie, jak chodzi o tą pogodę, bo zobaczcie, specjalnie nagrałam dla Was przebitki, co się dzieje u mnie w ogrodzie. To jest aż trudno w to uwierzyć, bo jest któryś już dzień dzisiaj kwietnia, drugi. A po prostu wygląda to jak środek zimy i nie pamiętam dni w zimie, które by były tak śnieżne i żeby było tak bajkowo na zewnątrz, zimowo bajkowo. Zobaczcie tutaj przebitkę z mojej sypialni, takie krótkie ujęcie. I nagrałam też dla Was przebitkę z ogrodu. No i patrzcie, kochani, co się tu odwaliło w tej pogodzie. Niesamowite po prostu. Widok jest jak po prostu... Słuchajcie, patrzcie, ile śniegu na daszku od tarasu w kwietniu. No tyle śniegu, to ja nie pamiętam tej zimy. Naprawdę. No, autentycznie nie było tyle śniegu przez całą zimę. Patrzcie, co tu jest. Wow. Ale swoją drogą wygląda bajecznie. Także taka krótka dygresja pogodowa, ale po prostu niewiarygodna. Ale na przekór właśnie tej pogodzie zamierzam dzisiaj właśnie mówić o okryciach na wiosnę, żeby wystraszyć tą zimę i już prowokujemy, przeciągamy wiosenną pogodę, oby jak najszybciej. No i co? Pokażę Wam oczywiście w tym filmiku jakieś stylówki. Większość tych stylówek to będą moje stylizacje z wcześniejszych programów, bo wiele z tych rzeczy już widzieliście wcześniej, więc Wam tak szybko przypomnę. Nie będę mówić o płaszczach na wiosnę, bo płaszczyki kręciłam w zeszłym roku i w zasadzie nie przybyło mi za wiele. Tam jeden taki długi płaszcz z Zary na jakoś tak koło lata wiosny kupiłam, ale to tylko jedna rzecz w zasadzie, a większość tych kurtek i większość tych płaszczyków właśnie już mam jakiś czas. Także dzisiaj będą marynarki, żakiety i kurtki. I oczywiście, jeżeli Was interesuje tematyka lumpeksów, odzieży vintage, odzieży używanej, stylu w ogóle i tematyka eko stylu życia, ekologicznego stylu życia, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Bardzo Was zachęcam do polubienia filmiku, to jest bardzo ważne w rozwoju mojego kanału, więc proszę wspomóżcie, bo Wasze polubienia, Wasze reakcje są jakby wyznacznikiem mojego rozwoju i jedynie w ten sposób mogę coś osiągnąć. Także bardzo Was proszę i zaczynam! Także kochani, filmik o płaszczykach Wam w ekranach na końcu podam. To jest film z zeszłego roku, ale jest aktualny jak najbardziej. Moda dalej jest podobna. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Podzieliłam sobie te rzeczy, a przeraziło mnie ich ilość, szczerze mówiąc. Podzieliłam sobie na dwie kategorie, czyli to będą osobno marynarki, żakiety, osobno kurtki i dosyć szybko będę je tak przeglądać, będę Wam coś mówić o tych markach. Niektóre to są rzeczy vintage, więc jakby nie wszystkie te marki możecie nadal dostać, albo no czasami możecie je znaleźć w lumpeksie, więc spoko. Kochani, lecę z marynarkami. Aha, no i oczywiście, jak widzicie, prowokuję wiosnę w moim garniturze z H&M-u, z lnu, z wiskozą. No i ta marynara jest bardzo oversize'owa, ale oczywiście, że mogę ją nosić również do innych rzeczy. Mogę ją też nosić bez tych spodni, prawda? Na przykład do jakichś jeansów, do spodni gładkich, jak najbardziej będzie też super wyglądać. Ale ja lubię nosić ten garnitur, on jest tak wesoły, że mi się to podoba. Ale marynarka wyglądałaby też super na przykład do sukienki mini, moim zdaniem. Takiej węższej trochę, do spódniczki jakiejś takiej, trochę w sportowym stylu też, moim zdaniem się fajnie sprawdziła. No, a to jest taki, wiecie, H&M, ale taki lepsiejszy z tych droższych kolekcji. Dobra, lecimy dalej. No i moi drodzy, Giorgio Armani na pierwszy rzut. Oczywiście, że Armaniego rzeczy i rzeczy projektanckie zawsze warto upolować. I to nie dlatego, że nazwa, żeby się chwalić tą nazwą, bo na zewnątrz wcale nie widać, że to jest Armani. W sensie jakość kroju oczywiście, że widać, ale no nigdzie nie jest na zewnątrz napisane, że to jest Armani, bo to nie jest projekt z wielkim logo na zewnątrz, który krzyczy mam kasę. Tylko to jest produkt, który świadczy o swoim poziomie, jakością wykonania. I rzeczywiście, słuchajcie, ten żakiet przepięknie leży.
Jeśli znajdę przebitki, to wszystkie te rzeczy zobaczycie w jakiejś stylówce. Wybaczcie, jeżeli czegoś tam nie znajdę, no to możecie się odwołać albo oglądać poprzednie filmiki oczywiście również. Przepięknie skrojona marynarka na lato, ale na wiosnę taką cieplejszą, pod koniec kwietnia, maj już będzie też super. Zobaczcie, jaki piękny materiał to jest, wiskoza. No przepiękny, przepięknie zrobiony materiał, taki trochę cienki tweed, jakby w taką kratkę dużą. Pięknie leży, naprawdę tutaj rzeczywiście jak się to włoży, to wyglądamy w tym od razu elegancko w zasadzie. Także no naprawdę mega piękna rzecz. Będę to odkładać na bok, bo wiecie, nie damy rady wszystkiego tutaj pomieścić, jak to będę tak przekładać. Także oczywiście wszystkie tego typu rzeczy, Boss, Armani, to będzie wszystko dobrze skrojone i dlatego warto to kupić. I też często te składy materiałowe będą lepsze niż w sieciówkach, oczywiście. Kochani, płaszczyk, który też wiele razy Wam pokazywałam, to właściwie to nie jest do końca płaszczyk. Może to być uznane za krótki płaszczyk, ale w zasadzie to jest taki długi żakiet, dlatego go tu wzięłam. I to jest jeden z moich ulubionych ciuchów. Przepiękny z jedwabnego aksamitu, właśnie taki żakieto-płaszczyk. Ja go często stosuję jako płaszcz i jako marynarkę, więc ma dwojakie użycie, ale zobaczcie na ten cudowny kolor. No i to jest vintage, to nie jest żadna firma, którą byście mogli rozpoznać, bo ja tutaj wiele razy szukałam metek, nie ma. Albo szyte, albo odprute zostały metki, ale to na pewno jest jakaś bardzo, bardzo dobra marka vintage. On ma troszkę zepsutą podszewkę w środku, ale w ogóle mnie to nie przejmuje i tak nie używam kieszeni. Także przepiękna rzecz. I mam drugi podobny bardzo, taki przedłużony z tyłu. Ja go skracałam, bo to był też taki płaszczyk, a teraz to jest marynara też z jedwabiu. Jedwabny aksamit, tylko ma takie hafty, więc on będzie fajnie wyglądał do jako oversize'owy taki żakiecik do takich artystycznych stylizacji. No i to są dwa takie piękne, niebieskie moje perełki takie. A tutaj mamy, owszem, markę, bo może kiedyś traficie na to w lumpeksie. Marka Anis A. Pokażę Wam tutaj zdjęcia metek, ale może zobaczycie nawet z bliska. Taka marka. Tak, 100% silk i 100% rayon, czyli wiskoza. No i słuchajcie, USA, to jest amerykański produkt. Także być może ta firma jeszcze Wam się gdzieś rzuci w oczy. No i tutaj idziemy w niebieski dalej. Żakiet skórzany. Właśnie czasem to jest trudno określić. To jest dla mnie żakiet bardziej skórzany, który widzieliście w ostatnim holu firmy Bazaar. Super, super marka skandynawska. Tutaj mam też superową kurteczkę, taką krótką crop kurtka, dwustronna. Z jednej strony jest pikowana, jest naprawdę super, zobaczcie, ma śliczny kolor, taki gołąbkowo-niebieski. I z drugiej strony jest tak samo fajna i ma takie piękne wzorki na turkusowym tle. I też były w niej stylówy, może jak znajdę, to Wam oczywiście tam wkleję. Także kolejna rzecz i tutaj, słuchajcie, nie mam też marki, więc tak, to był Bazaar, a to jest jakaś marka niewiadoma, no czasem tak jest, że niewiadoma marka, ale widać, że jakość jest dobra i też wtedy warto zwrócić na tą rzecz uwagę. Ogólnie rzeczy vintage często są dobrej jakości, często są fajnie wykonane, bo dawniej się zwracało większą uwagę na krój, nie było aż takiej masówki jak teraz, więc po prostu często te rzeczy vintage mają lepsze kroje, są lepiej zaprojektowane, są bardziej starannie wykonane. Przykładowo tutaj mamy mojej rodzinnej firmy, czyli firmy założonej przez członków mojej rodziny w Anglii, która już nie istnieje ta firma, a może istnieje, ale jest wykupiona przez kogoś innego. Zobaczcie, Winsmore, made in England. No i kupiłam taki kostium, słuchajcie, to nie jest kostium, który dostałam właśnie z rodziny, tylko go znalazłam w lumpeksie, więc Winsmore to są jakościowe kostiumy vintage i to jest kostium z taką po prostu wąską ołówkową spódnicą, ale bardzo ładną, z takimi guzikami z boku i z takim rozcięciem i też miałam w nim stylówy oczywiście. Bardzo fajnej jakości wełniany kostium, także
mega, mega rzecz. No i oczywiście ten żakiet mogę stosować też sobie na przykład jako teraz modny tę kratkę wisi czy pepitkę do na przykład czarnych spodni albo do jakiejś gładkiej sukienki. Powieszę to jednak tu, bo mi szkoda tego tak kłaść akurat. Kolejna rzecz to ja, wiecie, bardzo lubię aksamit, jak już wiele razy pewnie zwróciliście uwagę. Rzeczy aksamitne do mnie niesamowicie przemawiają. Uwielbiam ich miękkość i taką przytulność i światło się tak fajnie na nich jakby wchłania się w nie i zawsze wygląda to tak moim zdaniem elegancko. Słuchajcie, Promod. Bardzo fajna marka, jeszcze nie mówiłam o Promodzie, ale ja bardzo lubię rzeczy Promodu. To jest taka trochę lepsza jakość sieciówkowa i mają fajną stylistykę. Zobaczcie, piękne ma detale ten żakiet. Taki kurtko-żakiet też trochę z aksamitnymi guzikami. Ja nigdy nie zapinam tego żakietu, bo bardzo ciężko się zapina, ale ma ślicznie zrobione detale, zobaczcie. I to jest bawełniany aksamit, po prostu. Bardzo fajna koronka tutaj jest, bardzo ładne wykończenia w stylu retro taki i piękny kolor taki szary, trochę szaro-beżowy jakby. Też miałam z nim stylówki i zdaje się, że to były stylówki sprzed 2 lat a la Armani. Także możecie też zajrzeć do tego filmiku sobie. Moi drodzy, no i modne kropki oczywiście nadal. Ja tutaj mam taki zestaw, bluzka jest z jedwabiu czystego. I bluzka jest akurat Sztokholm, także już firma, o której chyba już mówiłam, aczkolwiek nie jestem do końca pewna, ale Sztokholm, no to wiadomo, skandynawska firma. I tu mamy Vanilla Elements, bardzo fajna też marka, z bawełny, z elastanem, taki krótki krop żakiecik, bardzo, bardzo fajnie wygląda, zapinany na guzik i też miałam w tym stylówki w lecie. Bardzo ładne, bardzo ładnie to wygląda na przykład do kremowej spódnicy rozkroszowanej, ale moim zdaniem do fajnych, szerokich spodni też by taki właśnie zestaw pasował, bo wiecie, szerokie spodnie i krótka, bardziej wąska góra to jest super zestawienie, które zawsze będzie wyglądało modnie i według mnie właśnie jest takie bardzo uniwersalne i w zasadzie dla każdej sylwetki się nadaje, bo szerokie spodnie będą bardzo praktyczne i też większość sylwetek wygląda w nich fajnie, dobrze. No i podobnie krótki żakiet będzie zawsze nam tu fajnie formował główną część sylwetki, także też jest to taki uniwersalny zestaw. No i idąc dalej, to już mówiłam, słuchajcie, Next, firma Next, mój żakiet, ale powtarzam to, żeby pokazać Wam całą kolekcję tych wiosennych kurtek i żakietów. Żakiet z Nexta Vintage, na który naszyłam te motyle w takie granatowe, w takie turkusowe mini paseczki. I to też już pokazywałam, firma Wallis. Żakiet vintage, marynara vintage, taka długa. Też widzieliście z tym stylówy już. Tak wygląda. Moi drodzy, idziemy dalej. I to też z niedawnych stylówek. Porównanie, znowuż to było w filmiku, gdzie porównuję stylizację z ciuchami z sieciówki. Czyli sieciówka versus lumpex. Sieciówki versus lumpex. I to jest żakiet z Zary. Także fajny żakiet, bo jest z bawełny, nie jest sztuczny. Bawełna chyba z jakimś dodatkiem, już Wam powiem, bo tutaj jest metka. To był w zasadzie nowy żakiet, który dostałam od przyjaciółki, już Wam powiem. Tak, bawełna i acetat konkretnie, 63% bawełny. Także duży procent bawełny i on jest dzięki temu trochę elastyczny, dobrze się układa. Fajny taki wiosenny, wesoły zestawik. Do tej sukienki wygląda super. No i teraz pokażę Wam mój żakiet vintage, moją marynarę vintage w stylu lat 80. Ona jest też fajny skład, już Wam powiem. 70% rayon, czyli znowuż to jest wiskoza z 30% poliestrem i z acetatu podszewka. I to jest Casual Corner, czyli też vintage marka. Ale bardzo fajny żakiet, zobaczcie tam z taką długą sukienką na wiosnę czy na jesień, ale ja myślę, że to raczej wiosenny jest, bo w jesieni się szybko robi zimno. I tutaj przypięłam sobie taką też vintage broszkę, bardzo ładną. Piękny kolor, przepiękny kolor, także jak najbardziej Casual Corner, jeżeli znajdziecie takie vintage marki w lumpeksie, to warto to kupić. No i ostatni z tych takich moich
żakietów, właściwie dwa ostatnie, bo jeden jest taki kurtkowy. Tu mamy Miss Patina i to jest londyńska marka. To pokazywałam w zeszłym roku i to jest taki w stylu angielskim żakiecik. Ja bardzo lubię styl angielski, jak wiecie. I też, o właśnie, filmik w stylu, o rzeczach w stylu angielskim, o stylu angielskim w ogóle też Wam tam podlinkuję w opisie. Wejdźcie sobie, żeby zobaczyć stylówki z tym żakietem, bo są na 100%. Bo ja bardzo lubię styl angielski i tam dużo takich rzeczy było i te stylówki moim zdaniem były bardzo udane, bardzo takie stylowe. Można się właśnie inspirować też na wczesną wiosnę takim tweedem angielskim i stylem angielskim. Także Miss Patina. Tutaj pokażę Wam blisko tą metkę. Tak wygląda. No i oczywiście, że Patricia Pepe, też designerska marka, taka lepsiejsza firma i to jest z kaszmirem i wełną taki kurtko-żakiet. Ja bym powiedziała, że to jest kurtka, bo jest zapinana na zamek, ale ma krój taki żakietowy, bo ona jest taliowana. No i przemiły materiał. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo uniwersalna rzecz, taka nowoczesna w kroju, minimalistyczna w kroju, w idealnym stanie. Także Patricia Pepe też Wam bardzo polecam, bo ma bardzo jakościowe ciuchy, bardzo dobre składy ciuchów. Jak najbardziej warto to zakupić. No i teraz jeszcze została mi moja marynara vintage od Casegate, którą dostałam i którą możecie zobaczyć sobie też w stylówach, jak najbardziej w filmiku o wyzwanie właśnie lumpeksowe z Casegate z zeszłego roku. 75% wiskozy, 25% poliester i to jest firma A&R, A&R Modern. Zobaczcie, tutaj też jest to jakaś marka vintage, ale żakiet jest rewelacyjny, ma piękny kolor, ma fajny krój, jest w takim właśnie modnym stylu oversize. No i w tym żakiecie to już widzieliście mnie x razy. Kto nie oglądał, zapraszam na poprzednie filmiki i będzie jeszcze wiele razy stylizowany, więc doczekacie się na 100% dni stylówek jeszcze w tym sezonie. Okej, okay, kochani. No to teraz przechodzę do kurtek, bo wykorzystałam już pulę moich żakietów. Mam jeszcze takie zupełnie vintage żakiety, ale to zobaczycie w filmie o vintage. Chodzi mi o takie naprawdę stare lata 60, lata 50. Tego typu rzeczy to Wam pokażę zupełnie osobno, taki real vintage stary. A jeszcze zupełnie na lato rzeczy to w lecie, a to są takie bardziej wiosenne. Moi drodzy, trochę mi się zrobiło za ciepło. Przeraża mnie ilość tych rzeczy. Ale wiecie co, ja te rzeczy mam powieszone tak po dwa w tej garderobie takiej wejściowej, a marynarki i żakiety mam osobno tu na wieszaku w studio, więc jakoś to się mieści. No i czasem się przydają takie różne rzeczy do różnych stylów, do różnych stylówek. Wiecie, jak się ma taki program, to każda taka fajna, jakościowa rzecz znajdzie swoje zastosowanie prędzej czy później. Oczywiście co jakiś czas wystawiam te rzeczy też na Vinted. Jeżeli uznaję, że czegoś mam za dużo albo faktycznie przybędzie mi kolejna rzecz, która jakby wiecie, no czasem warto odświeżyć swoją garderobę. No i wtedy te rzeczy super jakości lądują na moim Vinted, możecie tam zajrzeć. W tej chwili jeszcze nie wstawiłam dużo nowych rzeczy, ale coś tam jeszcze jest. I raczej to są takie właśnie rzeczy jakościowe, designerskie, z jedwabiu, z wełen, także zapraszam Was serdecznie. W opisie filmu jest wszystkie, w opisie filmiku są wszystkie namiary. No i moi drodzy, zaczynam od takich rzeczy troszkę cieplejszych. Kurtkę, takie dwie kurtki w stylu indyjskim. To jest bardzo wesołe, zobaczcie, ta kurtka naprawdę mnie wprowadza w super humor zawsze. Ona jest taka sportowa trochę, z zamkiem, z kapturem i ona ma taki krój, taki prosty, jest pikowana. Możecie zobaczyć tutaj z bliska materiał. Bardzo fajna, wesoła kurtka do takich sportowych stylizacji, jakieś bluzy, jakichś leggingsów, jest po prostu mega super. Jest bardzo fajna, bo od spodu jest taka, trochę właśnie jest pikowana, więc jest taka cieplejsza trochę, idealna na wiosnę i naprawdę mam ją już wiele lat i słuchajcie, to jest, już Wam mówię firmę, Siesta Made in India, zobaczcie, to jest L-ka, ale ona jest właśnie taka oversize'owa, ja ją taką lubię, bo właśnie fajnie na takie szersze bluzy wchodzi. I druga tego typu kurtka, i tutaj chyba Wam nie podam firmy, bo z tego co pamiętam, to tej firmy tu nie ma nigdzie. To jest też jakiś ciuch taki indyjski, ale bardzo fajny i to jest z jedwabiem. Nie wiem, czy w ogóle ta strona nie jest całkiem jedwabna. To jest
granatowa taka strona, przeszywana jakby takimi, zobaczcie, takimi pionowymi, nierównymi pasami. To jest taki fioletowawy granat, tak, ten kolor. Nawet trochę w brąz wchodzi, powiedziałabym. Ma kieszonki, ma guziki, też ma taki krój bluzy. I to jest też bardzo, bardzo fajne. Super to wygląda też do spodni. Też noszę na wiosnę tą bluzę, ale druga strona jest w ogóle superowa, zobaczcie. Bo druga strona jest z aksamitem i z tymi jedwabnymi wstawkami. I jest w takie granatowo, fioletowo... Może w lekki brąz wpadające prostokąty. I to jest naprawdę bardzo ładna rzecz. Bardzo mi się podoba ta bluza, jest naprawdę ekstra. Tak, to są takie moje kurtki jakby ala indyjskie. I wiecie co, ja wiem, że te indyjskie rzeczy nie zawsze są super jakości, ale powiem wam, że mam i szarowary, i spódnice, i właśnie kurtki. I mam je już wiele lat i nigdy tak naprawdę nic mi się z nimi nie dzieje. W praniu one trochę puszczają kolory, trzeba uważać jak się je pierze, ja je piorę ręcznie. Ale naprawdę fajnie się je nosi i no i to są naturalne materiały. To są rzeczy szyte przez miejscowych rzemieślników, więc ja w ogóle nie mam do tego żadnych, wiecie, żadnych ale. Jak najbardziej polecam takie rzeczy, jeżeli lubicie taki styl, oczywiście, bo nie każdy lubi. No i teraz skórzane kurtki. Tego mam naprawdę od groma. I tutaj pierwsza kurtka to jest taka Rina... nigdy nie mogę tej nazwy przeczytać. Rinascimento. Rinascimento czy Rinascimento? Nie jestem aż tak dobra we włoskim, żeby to przeczytać, ale jest to znana firma włoska i naprawdę piękny żakiet z takimi podniesionymi ramionami. Bardzo fajnie wygląda i to w ogóle ta firma jest bardzo dobra i bardzo droga też. Ma piękne guziki też, takie metalowe. Super, super ten żakiet, jest naprawdę, jest mega. Tą markę Rinascimento, czyli Rinascimento, no to polecam wam, kupujcie, bo to są naprawdę mega fajne rzeczy. No i drugi taki żakiet mam tutaj vintage i tutaj też nazwy nie ma, ale to jest kurtka w stylu lat 80. ze skóry i ona była w stylówkach na lata 80. Bo mam taką playlistę, jeśli nie wiecie jeszcze, stylówki na lata 70, 80, 50, stylówki retro ogólnie, vintage. Kurtka typowo w stylu lat 80, taka nietoperzowa, bluzowa, ale jest naprawdę fajna, ma trójkątne guziki, co w ogóle się rzadko zdarza, to jest taki fajny detal, lubię takie oryginalne detale w rzeczach. Całkiem fajna kurtka, bardzo rzadko ją noszę, rzadziej niż... nie bym chciała, rzadziej niż zasługuje na to, bo jest naprawdę fajna. Muszę się chyba do niej przekonać i zacząć nosić więcej takich rzeczy, ale po prostu na wiosnę też rzadko noszę ciemne rzeczy. Przyznam się wam, że wiosną bardzo często mam ochotę na kolory i rzadko czarne rzeczy noszę, chyba że wieczorowo. No i właśnie widocznie nie mam aż tylu tych okazji. Dobra, odwieszam to teraz już tu. Kolejne skórzane rzeczy, ojej. No i tutaj kolejna skóra moja. To jest przepiękna kurtka, ale to jest jedyna rzecz, którą kupiłam nową, więc nie wiem czy wam... No dobra, ale to jest też o kolekcji moich kurtek, więc wam powiem. Firma Gwyneth i bardzo dobra. To jest rzecz, która była przeceniona dosyć sporo w TK Maxie kiedyś, więc wam pokażę ją. Piękna kurtka cieniowana z mięciusieńkiej skórki. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką kiedykolwiek kupiłam, ale wcale nie zapłaciłam tak tanio, bo chyba z 7 lat temu zapłaciłam za nią coś 350 zł i to już było przecenione chyba 60%. Ale naprawdę dobra marka. Jeśli by się wam udało znaleźć Gwyneth, tą firmę w Peksie, no to wow, to podziw, bo nie mają tanich rzeczy. Naprawdę nie mają, a są naprawdę fajne. I jeśli znajdziecie w Lumpeksie, no to zobaczcie, tak wygląda logo. No i jest przepiękna ta kurtka, oczywiście bardzo mi się podoba. To nie koniec. Aha, to od razu wam pokażę tą spod spodu. I to jest firma C, takie duże C po prostu. I to jest taki żakiet w stylu boho trochę. Kurtka, bardziej kurtka. No może ramoneska, ale z takiego kolorowego materiału i też... też czasem ją noszę, ale powiem wam, że zastanawiam się, czy akurat tej kurtki się nie pozbyć, bo rzadko na wiosnę noszę takie zestawienia kolorów, a... No i w związku z tym ta kurtka jest przede mnie rzadziej używana i trochę tak wisi, tak szczerze mówiąc. No, idziemy dalej.
Skór ciąg dalszy. No i teraz mam przepiękną skórę. Też oczywiście to jest wszystko z lumpeksu, oprócz tej jednej kurtki Gwyneth. To jest firma Muba. Zobaczcie. Odłożę na chwilę to. Zobaczcie, Muba. No i śliczna jest ta ramoneska, ona jest taka cieniowana. Pasuje mi chyba do tej bluzki teraz. Więc się Wam pokażę. Ja takich ramonesek raczej nie zapinam. Da się ją zapiąć, ale jest dość mała. Widzicie, ona byłaby taka bardzo wąziutka, jakby ją zapiąć, ale dam radę. Moim zdaniem ta kurtka ma piękny kolor, naprawdę mega mi się podoba. Także bardzo, bardzo podoba mi się kolor tej kurtki i to jest coś, właśnie co kocham na wiosnę. Wesołe, radosne na wiosnę. Myślę, że spokojnie też do tych spodni ta kurtka i do tego zestawu może być. Do tych moich nowych sneakerów różowych. Taki wesoły, wiosenny zestaw. Jestem ciekawa, co myślicie o tej kurtce. Ja jestem trochę w niej zakochana. Też za mało ją noszę, bo też mam mało okazji, żeby ją włożyć. Ale jest super, jest przepiękna moim zdaniem. No i właśnie ta marka Nuba, jak najbardziej Wam polecam, bo zobaczcie, jaka mięciutka jest ta skóra. To jest po prostu tak miękkie, tak przyjemne w dotyku. To w ogóle nie jest jak skóra, to jest jak jakiś taki mięciusieńki jedwab. Serio. Wiem, że jestem egzaltowana, jak chodzi o ciuchy. No i Noa, którą już Wam przedstawiałam w ostatnich filmach na temat. Ale też mogłoby być, bo mimo, że ma paski, no to jest bardzo fajna taka katana w stylu lat 80. też. No i to jest bardzo dobra marka oczywiście. I zobaczcie, że bardzo fajnie też ten kolor pasuje, mimo że jest inny wzór, może to wyglądać całkiem wesoło i ciekawie. Też fajnie by wyglądała moim zdaniem do spódnicy ta kurtka. Mogłaby być spokojnie do takiej, takiej przedkolano spódnicy w stylu bardziej sportowym. Bardzo mi się podoba, jest bardzo oryginalny kolor i wzór na tej kurtce. I patrzcie, jakie ma fajne naszywki tutaj właśnie firmowe, Noa. No i to są moje ulubione takie wiosenne rzeczy w takich właśnie fajnych, wesołych kolorach. Jak najbardziej zostało mi tylko kilka rzeczy. Moja kultowa bomberka od Zary. No i tak, właśnie tak jak już kiedyś mówiłam, ale powtórzę się, że z Zary i z H&M kupuję tylko limitowane kolekcje, takie naprawdę kultowe ciuchy we współpracy z projektantami albo z tych mega super materiałów. Mega super, typu właśnie len, czy jakieś takie te z tych droższych kolekcji ciuchy lub ciuchy te rzemieślnicze, takie haftowane, jakieś robione, wiecie, w tych krajach, powiedzmy, orientalnych. Z drugiej strony jest po prostu taka beżowo-brązowa, gładka i całkiem fajnie też się sprawdza do różnych stylizacji w tych tonacjach i ma bardzo fajną wiskozową satynę. Także naprawdę fajna rzecz, powiem Wam. Także, okej, kochani, ostatnie rzeczy są takie w specyficznym stylu, to już widzieliście z sukienką taką długą z Peruvian Connection i to jest Fransa i też już z tą marką się spotkałam, marka Fransa jak najbardziej, to jest jakościowa marka, możecie kupować, pokażę Wam tam przebiteczkę z tym. No i znowu kolejna rzecz, Noa, to już się powtarzam z tą firmą, ale naprawdę mają piękne jakościowe rzeczy i bardzo drogie rzeczy, więc polujcie w lumpeksach na Noa. To jest moja ta kurtka w stylu Elfim. No i też ją oczywiście już widzieliście, jeśli mnie oglądacie, z tym mega kapturem i ona jest z wełny. Przepiękna rzecz, w pięknym kolorze. Ja takie rzeczy czasem bardzo lubię nosić do leggingsów, do jakichś takich butów w stylu, wiecie, artystycznym, do jakiejś fajnej bluzy. No i wtedy właśnie stylizuję się trochę tak, żeby wyglądać jak człowiek z lasu, albo jak jakiś elf leśny. Piękna, piękna rzecz. Naprawdę kocham tą rzecz i mam ją chyba już x lat, no nie wiem, 10 lat to będzie takie minimum.
może 9, coś takiego. W każdym razie bardzo długo jest ze mną i nigdzie się nie wybiera. I to jest z pewnością rzecz, którą będę zawsze miała, jeżeli tylko się będzie ją dało nadal używać. Kochani, kochani, to wszystko. Czyli jakby jak chodzi o moje kurtki, żakiety, marynary, takie na wiosnę, to już wszystkie rzeczy. Nie żeby tego było mało, bo jest tego mnóstwo. Kochani, jestem bardzo ciekawa, które się Wam najbardziej podoba i z którymi firmami się spotkaliście, które Wam też odpowiadają. Koniecznie piszcie, z którymi się spotkaliście właśnie. Ewentualnie, które rzeczy wzbudziły Wasze największe zainteresowanie i są w Waszym stylu. Także zapraszam Was do komentowania i do następnego filmu. Będzie haul lumpeksowy. Zobaczycie też coś, co dostałam od jednej z widzek. Są fajne rzeczy i będę robić z tym projekt, a także pokażę Wam stylizację z tym. No i oczywiście też inne rzeczy z takiego haulu wyprzedażowego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam lepszej pogody na początek wiosny, żeby się nam poprawiła ta pogoda i do zobaczenia.